Siemanie, jeszcze raz ten PTM Games. Witam was. No i gospodarstwo, dzisiaj jak widzicie pracujemy nowym nabytkiem, proszę Państwa, zakupiliśmy prasę. Cykmę Z279 przez 1. Niestety prasa na sznureczek, można powiedzieć. No ale później będzie możliwe założenia aparatu rządzącego na siatkę, więc to jeszcze nie jest problem. Koszt pasy 15 400, 15 tysięcy, przepraszam, 15 tysięcy za pasę dałem, bo jeszcze 400 by urwałem, 15 400 kosztowało, 400 by mu się na szczęście udało urwać. I mam taką pasę Steepman, więc lecimy. No, niestety leci sobie 60. Najbardziej chyba normalny sprzęt, jaki może być. Czekajcie, chcę zobaczyć jedną rzecz, bo ja będę chciał sobie włączyć automatyczny wyrzut. I no i lecimy. Tak, jakbyśmy tak sobie dali, nie wiem, 5, 6, to damy, to będzie 8. Tak się tak tutaj będzie. Ten 5 na godzinę, jak najdzie, będzie w tej pasie. A sprawdzić, czy w ogóle ta 6 na dawała sobie radę. Ale widzicie, musiałem mieć. Łotwa to maskę, bo no ma niego, aż się grzeje ta 60 z nimi osiedli, więc musiała mieć otwartą maskę 60, no ale zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Dużo, niedużo za prasę, wydaje mi się, tak jest opcjonalnie tą prasę dać. Jest to prasa od pierwszego właściciela, więc i tak jestem w szoku, że ktoś tyle lat miał taką piękną prasę. Ale nie, po prostu tak naprawdę mam sentyment, bo ta pasa była u mnie w realu tak samo, tylko miała 76, nie, chyba też, może działa 80, nie, 276 miałem. Właśnie, Steepme, a też 10, elegancka, mamy pik, dablika, wszystko 50 poprawione, tak żeby to przy tej pasie chodziła. Nie chciałem ogólnie zapinać case'a, bo dla mnie to jest zbyt duży ciągnik pod tą prasę, więc nie zapinałem sobie case'a. Ja jestem bez spokojnie, sobie będzie stał, czy się okazji sobie dawała w zupełności tej prasie. Będzie na razie sezon początkowy, zobaczymy, jak będzie finalnie chodziło. Powiem szczerze, no sezon dość swoich wydatków, kombajn, trząsaka, raz pasa, a nie wspomniałem, skąd nie mam w ogóle pieniądze. Ogólnie zrobiłem 19 700 z haczykiem takim malutkim, no, bez tam 70 chyba 6 zł miałem ogólnie na koncie. To się mówi. Po sprzedaży zboża. Więc myślę, że i tak nie da źle. Będą jakieś tam pieluki pokupywał człowiek, paliwo musiał kupić to wszystko, więc no. Tu się nie ma co dziwić, że pieniędzy brak. Na koncie też 2000 to tak nie jest źle. 2000 nie jest źle. Tak ta suma cała pójdzie na sprzedaż tutaj obecna, która właśnie będzie pasowana. Bo już ktoś się do mnie odzywał. Bo właśnie mówi, że nie ma czym pasować. I dlatego taki mynk, żeby po prostu kupić tą pasę i po części zarobić, bo po co płacić za pasowanie słomy komuś, a zarobić jeszcze sprzedawać słomę, a mogę sam kupić pasę i sprzedać bezpośrednio, tak? Bez pośredników. Wiadomo, no pasa nie ma takiego wybitnego zgniotu, chociaż inaczej. Może zaprowadzić właśnie case'a, może by to lepiej wyglądało względem zbicia, ale jednak podejrzewam, że ten nie wiadomo. Muszę też bym przyszedł coś od tego, czy na przyczepeku miał, tak przyczepę, przyczepę miał, tą prasę spiętą w przyczepeku, z przyczepekiem. No i gościu sobie tam jakoś miał, czekajcie, bo to miało być tak cyk cyk, dobra. Mówić dwójka polowa niż rusowki. Wiecie, jak będzie ktoś się nauczył, to będzie się na godzinę, bo więc będzie latał na razie do 5 na godzinę, przecież będzie w sam raz. Ta prasa miała być troszeczkę inna pasa, mimo tego, że zatankowałem ją wcześniej, tą prasę,
bo już mówię, bo padły kliniki temu właśnie, ale tamta poszła. Poszła, no i tamta kosztowała 36 tysięcy, co też, wiadomo, wiązało się z kredytem, nie chciałem teraz powiedzieć, że te maszyny kupować bez kredytów, bo tam będzie mieli sezon kupowania pól za kredyt, jako podzierżaw, więc to i tak nie zwerzę porzędnie. Więc tutaj się nie mam co oszukiwać pod tym względem, że muszę kupować za swoje teraz. Bo już wspomniałem w poprzednim odcinku, co tu mam dalej do ogarnięcia właśnie na tym moim gospodarstwie. No i tutaj rzeczy jest. Jakie plany są, to już też mówiłem. Nawet tak widzicie, nie ściągnąłem w zasadzie pustego case'a. Nie, znaczy sprzedałem tego zboża. $17,000 miałem na koncie, nie 19. Takie faux pas, po szczerze mówiąc, musiałem ogarnąć sobie, wiadomo, save'a, wprowadzić tą pasę i nie sprzedałem tam chyba bodajże 2 ton zboża, jeśli nie mylę. Tak czy nie? 4 ton zboża. Więc no, na tego 17. Nie 19, bo mówię. Poza tą pasę nie zapisałem, dlatego tak palnąłem. Na 2000 dojdzie, więc nie jest tragicznie. Za jeszcze 4000 będzie na koncie. 4,5. No tak, mi coś mi nie pasowało, no ale dobra. Pieniążki nigdy tam nie będzie. Nie jest, wiecie. Zawsze na coś się przyda. Ten sznurek tak zwany tej pasy i będzie elancko. W sumie to do 2 pas, tak? Bo do kostki i do zwijki, tak? Ona będzie potrzebna. Właśnie będzie potrzebny nam sznurek. Ale że taką grafę zrobię. No dobra, no trudno, zdarza się. Może sprzedałem poprzednio. Ale nie sprzedałem, nie zapisałem sobie save'a. Więc jeszcze muszę te 2 tony, 4 tony sprzedać. Tego zboża po 538 zł za tonę pszenżyta, więc pszenżyta teoretycznie lepiej mi wyszło w tym sezonie niż same żyto. Więc nie ma tragedii. Powiem szczerze, ile jest, liczyć jak jest, 6 kolek już mamy. Czyli mamy 18 tysięcy litrów w sumie już zebranej. W Izonie. No to powiem szczerze, nie ma tragedii. Nie ma naprawdę tragedii. Ale podejrzewam, że to można powiedzieć ostatni sezon. Tak te pole teraz widzicie. Ponieważ planuję połączyć te 2 pola, które właśnie mam z owsem. Tutaj właśnie po tym przeżycie. Jaką na jedno zrobić pole ciągowo, żeby to jakoś też fajnie wyglądało. Troszeczkę będzie problem później z uprawką może i tak dalej. Mam nadzieję, że nie. Ale chcę zrobić w jedno pole, żeby to po prostu szybciej jedno pola szła. Bo będę chciał, jeśli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem, ale mam taką cichą nadzieję, będę chciał iść w rzepak. Będę chciał iść w rzepak już. Czemu tak, a nie inaczej, mimo że po dobre mam. Na kasy, wiadomo. Na kasy bym musiał mieć coś większej. Takie jedno pole, tak jak teraz, to by było za mało. Mniej więcej już mówiłem, co planuję na z tym rzepakiem, który teraz planowałem. No i powiem szczerze, że widzę tu rzepak. O ile w ogóle owiec mi się uda zebrać do ciepła, to będzie ta potężna, szybka uprawka. Można powiedzieć, będzie w tym miesiącu, w sierpniu, żeby uprawić, załadać, nawieść. Trochę będzie roboty.
ale myślę, że uda mi się to ogarnąć, żeby to po prostu już mieć przygotowane pod siew. Pyk. Rzepaku, no bo ja chciałem rzepak, ale tak finalnie wyjdzie, jestem ciekaw tego wszystkiego. Ale trzeba sprawdzić, po prostu sprawdzić, czy to wypali. Tej cofamy, mógł się gdzieś to ładnie wyrzucić. Oj, oj, oj. Te hamulce, te 60, to już mi się coś knoto. Ale co zrobić? Dobra. Pyk, pyk, pyk. Wszystko idzie. Tak jak trzeba, czy nie trzeba? Dobra, tak. Sobie cofniemy. No i lecimy dalej. No jeszcze, trochę będzie zabawiej. Z wózką, ale to już mnie zuska, to już nie jest w moim zakresie. Tylko je w zakresie właśnie gospodarza, który to będzie przywoził, znaczy zabierał, więc mam spokój pod tym względem, że powiedzmy będzie na tydzień na zwózkę, tak? Ja to trzeba gdzieś położyć, nawet sobie tu gdzieś te snopki i wtedy ogarnąć już pod rzepak. Myślę, że nie będzie, jest, nie zajdzie, znaczy nie będzie zdatny do spłoszenia. Owiec, no to wiadomo, trzeba będzie siać na, tak powiem, na przymus, na to jedno pole, sprawdzić w ogóle, jak to rzepak będzie oddawał. Jestem też strasznie ciekaw, jak wyjdzie mi z swoją łubinem w tym sezonie. To też pierwszy raz. Ogólnie widzę, że w tym sezonie robię wszystkie praktycznie nowe uprawy. Na moim gospodarstwie, czyli żyto, żyta nie było, księżyta. Też nie było. Soi też nie było, tam łubinu. Też nie było. W tym momencie mamy też tylko chyba z takich podstawowych, można powiedzieć, powodów, tak to powiem, mamy tylko owiec. Na dodatku powiedzmy mamy jakieś same nowinki. Ale widzę, że tego żyta się jednak siadł na zarobek słomy. Pomyśl sprzedać, no to widzę, że jednak chyba żytniana słoma chyba najlepiej pod tym względem mi odda, tak prawdę mówiąc. Naprawdę fajnie ona idzie. Trochę tego towaru jest, tej żytniej słomy. Troszeczkę trochę szybszym biegiem zawłączymy, byśmy też tu nie zabolali. Naka teraz przymulam, bo mi się spać, co kurwa zachciało. Do kukety mi się zachciało spać. Bo jest wcześnie. To mi się kutwa spać zachciało. Macie się to wykręcę, nie wykręcę się tak jak chciałem. Dobra, lecimy dalej. No, troszeczkę czasu spędzę w tej pasie. Tak powiem, na tej pasie. Bo znajomy też do mnie dzwonił przy prowadzie pasę, bo chciałby, żebym mu spasował słomę. Więc no, teraz będę miał lightowo pod tym względem. Ale muszę pewnie do niego pewnie kejsa zapnąć, bo nie ma tu, a to jest kawałek drogi. Trzeba nie chyba kejsa zabić, tak? Kejsa i ogarnąć wszystko właśnie przy kejsie, żeby mógł jechać pasować, bo on nie matura, trzeba będzie wziąć
kupić szpilki jeszcze teraz, bo samemu zrobić szpilki na Sito. Pamiętam, teraz mam chyba blisko do parę chwili, kupię tam jakieś tam grosze, są szpilki tam chyba 700 czy 800 zł, jakieś tam szpilki najtańsze. No kupna. Chyba taka trzeba nie kupić. Na początek, wiedzieć czy tam to wygląda, bo wiecie, że no kieszonek nie będę robił. Więc tak to mi nie będzie potrzebny. Nawet na ten moment. No i to im tylko będę mówił o wisiane ewentualnie dla siebie. Do wszystko w temacie, można powiedzieć. A to patrzę pod względem tego, to podejrzewam, że tylko chyba te pole jedno pójdzie na sprzedaż. A tamte drugie poprzednie życie chyba zostanie dla mnie. Bo jednak troszeczkę się boję o mój, tak powiem, zasób, właśnie wspomnieć, mi starczy, czy mi nie starczy. Więc mogę nie lepiej nie ryzykować, może nie będę i tak sobie chyba, że wezmę chyba Jugany. Sobie dam tą sumę też na siebie, dam tą sumę dla siebie. Ciankę i przynieść, suma przynieść żytnia, to nie dla mnie, to żytnia pójdzie na sprzedaż. Ale wiecie, nie, też nie mam tego na grubo ścielić, walić nie wiadomo ile tej słomy, bo to też sensu nie ma. Największymi hodowlę, które właśnie wspomniałem, w poprzednim odcinku wspomniałem o tej hodowli, więc wtedy może ta cała słoma będzie na nasz użytek, tak powiem. Na ten moment no niepotrzebny mi jest tyle słomy, to jest wiadomo. A, dobra, nie wiem, tutaj nie powinienem przenosić. Wcześniej pod niebie musiałem, wiesz, Luna ma troszeczkę inaczej. To nie jest tak u mnie farmawalka. Zresztą ma tutaj przy tym. To chyba wejdzie, chyba właśnie wywodzę. Tutaj mamy przestawianie do klapy i podnośnika. A nie podnośnika, tylko do podwieraka. Ale dobrze idzie. Jak kota mnie zgarnie jak trzeba, no ale tyle to się przeżyje. Nie ma tragedii pod tym względem. No zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Da się wiążać, wiąże. Zabezpieczeń też nie zrywa. Dlatego, że wiadomo, w słomie tylko. Żadnego żyta na kieszonkę nic nie będę robił. Jak mi się na mnie staje. Dzień dzisiejszy, żeby trochę było abstrakcją w tym względem, żeby takie rzeczy robić. Ale nie mówię, że tego nie będę robił. Na początku będę robić tylko właśnie somę. No i siano częściowo, czyli jeden pokład będzie w kostkę, drugi będzie robił pewnie, będę robił pewnie w belki. O chuj mówię. Żeby troszeczkę to odlagować, bo teraz powiem szczerze, jeszcze FPS-y. Pięknie się gra. To spasowałem tą sumę w kostkach i teraz mi się tak laguje, że to jest katastrofa, no ale przeżyje się. Nie ma tego złego. Ogólnie jak wspomniałem w poprzednim odcinku, ja planuję teraz postawić, zrobić pastwisko po prostu. Mogę iść tutaj kawałek terenu, zrobić pastwisko. No i zobaczymy, pewnie chyba zrobię to pewnie w tym tygodniu, żeby po prostu już to ogarnąć, żeby tak aby trochę zwiększyć. No to troszeczkę zwiększyć trochę, tak powiem, spełniać trochę ramki, które są teraz, czyli te unijne, czyli nie musiał tutaj, wiecie, większe dopłaty, no to kawy muszą być na ludzie, no, albo chociaż na wybiegu, więc u mnie tylko mogą być na wybiegi. Na wybiegu to też troszeczkę, wiadomo, stacja terenu, na poczet tego. A dopłaty to są większe, to jest po jedno. A po drugie, komfortu trochę nie ma więcej. Będę trochę miał lepiej niż w tym samym budynku trzymać kawy.
więc będę chciał to zrobić pastwisko i pobadać te krowy. I oczywiście trochę tak kupić tych krów, bo o ile na pieniądze dokupić tych krówek, czy jałówek, żebym po prostu zwiększył hodowlę, bo nie chciałbym troszeczkę przeginać pod względem takim, że ja tutaj parzy tyle robię, a muszę sprzedawać większość. Więc trzeba kombinować. Wiecie, na pastwisko, choć mi dzięki Bogu, nie muszę mieć żadnego pozwolenia. Nie nic. Sobie ogrodzę jakimiś plastikowymi palami, powiedzmy palikami. Kupię taśmę do ogrodzenia, bo nie będzie nic. Dobra. Będę się dużo. W dzisiejszym odcinku było to na tyle. Jeśli taki już nie mam, że spodobał się, to w ogóle komentarz, linki za oglądanie, idźmy tutaj z tego odcinka. Na razie, cześć.